Ale z tymi sztandarami może bardziej do przodu. Serdecznie pozdrawiam Was i witam. Cieszę się, że uśmiechacie się do mnie, bo wszystkie buzie Wasze znam. Także pozdrawiam Was serdecznie. I tych najmłodszych, i tych starszych, i tych sędziwych. Całą brać strażacką tutaj w Sokolnikach. Sprawiliście wielką radość, że mogę tutaj po dwóch latach się pojawić i dokonać właśnie obrzędu poświęcenia figury, a równocześnie potem ofiarować mszę świętą Waszej intencji. A to będzie potem, że tak do mety przyjdziemy. Damy radę? Damy radę. Będzie tutaj mówionik? Wszędzie. Będzie. Ja tylko dwa zdania powiem. Święty Jan Nepomucen zginął pod koniec XVIII wieku. Wiadomo, że został zrzucony z mostu do Bełtrany, do rzeki. A za to dlatego, że nie zdradził tajemnicy spowiedzi świętej. On jest patronem spowiedników. Święty Jan Nepomucen i zwykle jeszcze na figurach nieraz ma do twarzy jedną rękę, tę prawą tak przyłożoną, żeby po prostu na znak milczenia zachował tajemnicę spowiedzi świętej i wrzucono go do Bełtrady. I ten pomnik charakterystyczny jest, że świętego Jana Nepomucena zwykle stawiano przy właśnie statkach, przy nad brzegiem, prawda, rzek i tak dalej. I tu zobaczcie, akurat jest czyn. Po kiedy on stał z tamtej strony? No widzisz, jak to wszystko historia znaczy, prawda, pewne fakty, że właśnie ten Jan Nepomucen stał właśnie przy rzekach, przy stawach, gdzie wody otytane właśnie były dla niego tym miejscem męczeństwa. Święty Jan Nepomucen. Co jeszcze o Janie? Byśmy powiedzieli, on był kanonikiem, dlatego ma ten czerwony tent, tam u góry nie ma, nie? Na tym birecie nie ma, powinni się mu tam wyższych sprawić to. Ale póki co jest pięknie odnowiona ta figura i cóż, dokonam w tej chwili aktu poświęcenia. Zanim to czynimy wspólnie, chcielibyśmy pomodlić się do Boga o łaski tak potrzebne dla tej ziemi i tu sokolnickiej, kaźmierskiej naszej ojczyzny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I uczy nas zaproszenie. Boże, który swojej łaskawości raczyłeś obdarowywać nas świętymi patronami, niech ten wizerunek, który przedstawia nam świętego Jana Nepomucena, będzie dla wszystkich źródłem też i tej wstawienniczej pomocy, którą oczekiwać będziemy przez niego. A ilekroć będziemy przechodzili koło tego pomnika, tej rzeźby, niech nasze myśli kierują się ku niebu. Niech wtedy czy to zdjęcie czapki, czy przeżegnanie się będzie świadectwem naszej wiary, która pozwala nam właśnie z szacunkiem, ze czcią odnosić się do tych właśnie miejsc, które w sposób szczególny poświęcamy na chwałę Bożą za pośrednictwem tych, którzy wśród nas żyli, a którzy zostawili dla nas takie świadectwo, dzięki którym możemy ich czcić jako świętych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen.
Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Królowo Polski, módl się za nami. Życzę Bogu wszystkiego dobrego, a teraz bym poprosił córkę Jadwigę o odczytanie kroniki naszej figury. Posągu święty patronie naszej gromady i wioski. Z odległych czasów przez dziwne wionie fundował mnie Jarochowski, dziedzic tej ziemi i wioski. Recytacją tej strofy 65 lat temu, dokładnie 23 września 1945 roku, pan Kazimierz Bednarz, ojciec obecnego naszego sołtysa, rozpoczął uroczystość poświęcenia figury świętego Jana Nepomucena, którą mieszkańcy Sokolnik Małych, wdzięczni Bogu za doczekanie wolności, za powrót do własnych gniazd, postawili ją w tym samym miejscu, z którego usunął ją wróg. Przez dziesiątki lat deszcz ją obmywał, śnieg otulał, grad obłyskiwał, wichury smagały, słońce ogrzewało, figura niszczała. Wreszcie w 1996 roku społeczność Sokolnik Małych postanowiła odrestaurować figurę. Podczas rozbiórki sokołu natrafiało na skrzynkę, w której była butelka, a w niej zapisana jej historia. Na skutek zawilgocenia dokument uległ zniszczeniu. Ku pamięci obecnych i potomnych mieszkańców naszej wsi odtworzyło go przy pomocy wspomnień pani Wandy Głos i pana Kazimierza Bednarza, nauczycielka, mieszkająca wtedy od 35 lat w Sokolnikach Małych, Barbara Nowicka. W kolejnych latach do renowacji nie doszło. I wreszcie w roku 2010 w maju sołtys wsi Jerzy Bednarz i Rada Sołecka w osobach pan Marek Człapa, pan Stanisław Głos, pan Adam Makiej, pan Stanisław Szukała, pan Witold Żyduk, pan Wojciech Trochimowicz podjęli decyzję o przeniesieniu i renowacji figury. Grunt, na którym dzisiaj stoi, przekazała wsi pani Agata Wach z domu Grabowska. Była mieszkanka naszej wsi. Z kolei należało przygotować teraz podbudowę postumentu i budować. Te prace wykonali sołtys i wyżej wymienieni członkowie Rady Sołeckiej oraz ich synowie. Andrzej Bednarz, Marek Człapa junior i Wojciech Trochimowicz junior. Duży wkład, byśmy tutaj dzisiaj mogli uczestniczyć w tak ważnej dla nas uroczystości poświęcenia odrestaurowanej figury, byli sponsorzy. Pan Sławomir Szymaniak z Komorowa wykonał prace drukarskie. Pan Piotr Nowicki z Kazimierza przekazał beton. Gminna spółdzielnia z Kazimierza podarowała cement. Urząd Gminy w Kazimierzu zasponsorował ogrodzenie. Kółko Rolnicze Sokolnik Małych przekazało cegłę i pokryło koszty prac murarskich. Również mieszkańcy wsi zebrali na ten cel pewną kwotę pieniężną. Prace ukończono i oto dziś 26 czerwca 2010 roku święto. Poświęcenie pięknie odrestaurowanej figury połączone z obchodami 85. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych. Podobnie jak 65 lat temu, każdy, kto się tu urodził, wychował, mieszka lub pracuje, kto wychowuje tu swoje dzieci, niańczy wnuki, kto jak ptak gniazdo swoje w tej wsi uwił i kocha ją. Tę swoją maleńką ojczyznę, nawet z jej trudami i mozołem, a czasem i niepowodzeniami, stoi teraz tu, na niewielkim skrawku sokolnickiej ziemi, u stóp figury świętego Jana Nepomucena. Nad nami niebo i słońce, przesiewające światło przez obłoki, za nami ciemnieje tafla stawu, przed nami pachnące latem uprawne pola, łąki, sady. I znowu oddajemy się pod opiekę świętego Jana Nepomucena, patrona wsi, prosząc, by wstawił się u Boga, dał nam spokój, by chronił naszą wioskę przed klęskami, by dał nam siły, by czynić ją coraz piękniejszą, zasobniejszą i lepszą. Byśmy to, co zdobyliśmy w mozole twardym, było bezpieczne. A kiedy nasze ciała obrócą się w proch i zespolą z ziemią, nasi potomkowie kontynuowali dzieło, któremu początek dali nasi przodkowie. Tak nam dopomóż Bóg,
Ty, święty Janie Nepomucenie, którego czcimy, jesteśmy Tobie wierni. Tego uroczystego aktu poświęcenia odrestaurowanej figury dokonał ksiądz kanonik Zdzisław Potrawiak. Były proboszcz parafii w Kazimierzu, za co mówimy serdeczne Bóg zapłać. Opracowała mieszkająca 49 lat w tej wsi emerytowana nauczycielka Barbara Nowicka. Dziękuję. Ja chciałem tu podziękować w imieniu moim wioski i Rady Sołeckiej pani Basi za tą całą kronikę, którą tu odtworzyła, tyle starań włożyła. I no to jej ręce chciałem przekazać ten skromny kwiatek. Ja też dziękuję. A zdrowa jestem dlatego, że mam takich dobrych ludzi koło. Dlatego jestem zdrowa. Dziękuję bardzo. A drugi kwiatek chciałem podziękować tu pani Agacie za to, że nas dała swoją ziemię na ten kawałek miejsca dla świętego Jana. Oto jest dzień, oto jest dzień, który dał nam Pan, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim, i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w Nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Święty Janie Nepomucenie, módl się za nami. Na samym sąsiedzku. Witam serdecznie wszystkich przybyłych i głęboko wyleczałam wszystkich, którzy tutaj brali udział, aby ten kawałek historii waszej odrestaurować, przywrócić, by pamięć trwała na wieki. Także chciałem złożyć ten symboliczny kwiatek na ręce pani Barbary, która ten piękny kawałek historii ocaliła i przechowała i dzisiaj dzięki tej postawie możemy przeżywać tą świąteczną radość. Niech ten Jan Nepomucen chroni całą naszą wieś.
Starzejemy się, włosy wypadają, wąsy się sinieją, prawda? W duchowym również mamy słabości, dlatego też spieszymy do konfesjonału, idziemy, prawda, po rozgrzeszenie. Tak samo w świecie zewnętrznym widzimy, jak ten świat nam przysparza kłopoty. To słońce nieraz za dużo świeci. Nie wytrzymujemy, prawda? Znowu deszcz pada, tak? Że nie potrafimy, prawda, znaleźć suchego miejsca i to, co byliśmy teraz, też się zastanawiamy, skąd to, dlaczego, co z tym zrobić. Ogromna w tej chwili jest rola właśnie tych, którzy są właśnie takimi uzdrowicielami. Kiedy się urodzili, w cudzysłowie, tymi, którzy pomagają, a są nimi właśnie strażacy. Nie mieliście tego zaszczytu, żeby tam być, prawda? Nie widzieliście tego. Nie poprosili was o pomoc, no bo to jest daleko. Oni tam sobie dali radę, tam niektórzy przyjeżdżali z zagranicy też pomagać, ale wiadomo, strażacy są.
w ich haśle, ich dewizie właśnie jest ta pomoc bliźniemu i dlatego też oni w tej sferze właśnie pomocy bliźniego są dla nas wzorem. Im należy się szacunek, uszanowanie i wdzięczność. Nosicie takie piękne mundury, piękne też i sztandary. Niech właśnie wasza posługa, praca, służba trwa. W tym roku, wiadomo, strażacy na tamtym obszarze musieli sprawdzić się i dlatego też wielkie mamy dla nich uznanie i szacunek i wdzięczność. To, że dzisiaj wasza społeczność tutaj obchodzi 85. rocznicę powstania, to równocześnie szacunek i cześć dla tych, którzy byli u zarania właśnie tej wspólnoty tutaj w Sokolnikach. To wasi dziadowie, jak to się mówi, którzy właśnie zainicjowali właśnie taką organizację, taki ruch strażacki. Gdyby tak spojrzeli oni dzisiaj na te samochody, to by pomyśleli sobie, rzeczywiście jest pięknie. Wtedy, prawda, pójdę jechali nie do straży, znaczy się na pożar, no ale też sobie dawali radę. Strażacy, bądźcie właśnie w imieniu tej posługi, która leczy, uzdrawia, pomaga nadal na tym poziomie, który pozwala nam z szacunkiem patrzeć na was, widzieć was tych, którzy zawsze w potrzebie są pierwsi. Jeden starszy pan mi kiedyś powiadał, kiedy strażacy zbierali na remizę strażacką, bo nie mieli grosza, to mi na straż to zawsze da. A to dlatego, że gdyby mi się coś złego stało, kto pierwszy przyjedzie? Strażak. On będzie gasił, on będzie ratował i dlatego też wasza służba jest jedną z najpiękniejszych służb, które człowiek tutaj może publicznie spełniać właśnie w posłudze do drugiego człowieka. Moi kochani, tutaj z tyłu mamy taki zacny dom, gdzie mieszkał kiedyś ksiądz kardynał, on jeszcze był wtedy chłopakiem, Kozłowiec. I tu wam już kiedyś mówiłem, że w 2002 roku, gdy byłem w Rzymie, kiedy on otrzymał kapelusz kardynalski, to wówczas spotkałem się z nim i przedstawiłem się jako proboszcz Kazimierza. Spojrzał na mnie i był taki pochylony, malutki. Proboszcz Kazimierza? Tak. Proszę pozdrowić Sokolniki. Pamiętam, Sokolniki i Kazimierz. To był jego ostatni taki kontakt, który miał z tą społecznością tutaj naszą. Wówczas, kiedy ja byłem w Rzymie, wtedy kardynał Grocholewski otrzymał też kapelusz kardynalski, prawda, i kardynał Kozłowiecki. A póki co wasza społeczność tutaj, jak widzę, jest scalona, ma to poczucie tej wspólnoty, macie kaplicę, macie kapelana, prawda? Niedawno tam jeden z nich odszedł do pana, ale funkcjonujecie dobrze. Nie zapomnieliście o mnie, że tam gdzieś w Tarnowie nieraz widzicie mnie, jeżdżę rowerem w tą i w jedną, w drugą stronę, aż mi się w głowie to wróci od wszystkiego. Ale dobrzeście mnie zaprosili. Bardzo się cieszę. Jeszcze raz dziękuję za waszą obecność. Zenek twoich rodziców chowałem przecież. Pamiętasz, nie? Ilu tutaj was widzę, z którym coś miałem wspólnego. Dlatego też trzymajcie się, kochani, dzielnie i zdrowo, bo ja zawsze będę o Sokolnikach pamiętać. Bo Sokolniki to są ptaki podniebnych lotów. Hej, hej! Sokoli. Także bądźcie tymi ptakami podniebnych lotów, które mierzą wysoko. I daj Boże, by też i dzisiaj właśnie tam, właśnie do niego z bram zastukały i opowiedziały o naszym dzisiejszym spotkaniu. Ładne zdjęcie tego. Nie widzicie. No. To wszystko, kochani. Pomówmy się teraz. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych i jednego Pana Jezusa Chrystusa. Przed wszystkimi wiekami Bóg słowa, Bóg prawdziwy, zrodzony a nie stworzony, który stopnił Ojcu. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia. Przyjął ciało swoje dziedzictwo i chodzi na człowieka. Amen. Duchem za nas, po prostu się prawie, został męczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak uznania Chrystusa. I wstąpił do nieba. I powtórnie przyjdzie chwałę samych grzechów. Bez swojego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Jezusa, który Syna pochodzi, który z Ojca i Syna spowiadał. Który mówił przez poranki. Wierzę w Jego Świętego. Niech Słowo Chrystusa, które zamieszka w nas i mieszka w obfitości, byśmy umieli dzisiaj składać także nasze dzięki imieniu, wołając z całego serca. Panie, wejdź na nas wszystkich, którzy noszą imię chrześcijanina, aby Duch Święty prowadził nas po tym bezpadole. Ciebie prosimy. Jezu Chryste, wiekuisty pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia. Ciebie prosimy. Modlimy się za naszą ojczyznę, za Polskę, żeby właśnie ten 14 dzień lipca, dzień niepodległości, suwerenności, tutaj w Nadwinosie mówię, rzeczywiście był dla nas też zasięgu, który powinniśmy właśnie zdobyć. Żeby w naszej ojczyźnie panowała sprawiedliwość, prawda. Ciebie prosimy. Modlimy się o dobre urodzaje i pomyślne żniwa, aby nikomu nie zabrakło potrzebnego chleba. Ciebie prosimy. Za naszych strażaków, aby mężnie wykonywali swoje powołanie i zasłużyli sobie na wdzięczność od tych, którym pomagali. Ciebie prosimy. Modlimy się także za zmarłych mieszkańców Sokólni, aby mogli cieszyć się radością nieba. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wejrzyj na nas tutaj obecnych, na nasze potrzeby, bądź uwielbiony, a te pola, które znajdują się wokół nas, niech zleje się obfite Twoje błogosławieństwo, a nasze prace i wszystkie rośliny przyniosły plon obfity, który żyjesz i promujesz na wieki, wieki.
75-lecia uważam za otwartą. Pozwolę sobie przeczytać plan uroczystości. Rozpoczęcie mszy świętej o 14:00, przemarsz pod świetlicę, msza polowa, powitanie gości, wystąpienie prezesa, wręczenie odznaczeń, wystąpienie gości, pokazy strażackie, poczęstunek. Druhowie, dostojni goście, przed ponad 80 laty twórca nowoczesnego ruchu strażackiego w Polsce Bolesław Chomicz napisał: Ochotnicza Straż Ogniowa z wielu względów jest doniosłym posterunkiem służby publicznej, pod której sztandarami obywatel zaprawia się do dyscypliny, uczy się posłuchu i karności dla swojej władzy przez niego samego wybranej. Pogłębia w swym sercu uczucie obowiązku i poświęcenia, a w sztandarze swym widzi symbol jedności, bez której nie ma w społeczeństwie ładu, harmonii i poszanowania. Od czasu, gdy twórca nowoczesnego związku wypowiedział te słowa, w naszych szeregach nastąpiła wymiana kilku pokoleń strażaków, którzy tę myśl przetwarzali w czyn bez względu na warunki, jakie stwarzała rzeczywistość. Swoją pracą przyczynili się do rozwoju związku, umacniali siłę ojczyzny. Szanowni goście, drodzy druhowie i wy mieszkańcy naszej małej wiejskiej społeczności, dzień dzisiejszy jest dla Sokolnik Małych, a w szczególności dla naszej jednostki dniem szczególnym i podniosłym, w którym świętujemy jubileusz założenia naszej miejscowości Ochotniczej Straży Pożarnej. 17 maja 1925 roku mieszkańcy Sokolnik postanowili powołać w wiosce Ochotniczą Straż Pożarną. W gronie jej założycieli znaleźli się Jan Bober, Piotr Adamowicz, Jakub Bednarz, Mikołaj Adamowicz, Adam Bednarz, Jan Adamowicz, Stanisław Płochacz, Marian Bober, Adam Nowicki, Edmund Płochacz, Jan Hejwosz, Mieczysław Zonc, Stanisław Piotrowski, Antoni Płochacz, Adam Nowicki, Józef Pielucha, Czesław Pielucha, Bolesław Przebierała. Początkowo była to straż konna z ręczną sikawką, która została zakupiona jeszcze przed powstaniem Ochotniczej Straży Pożarnej około roku 1922 i służyła naszej straży do roku 1950. W roku 1950 Sokolnicka Straż zakupiła pierwszy w swojej historii samochód. Był to samochód marki Morris. Nie był to typowy samochód pożarniczy, ale druhowie przystosowali go do potrzeb straży. Morris służył strażakom do roku 1963. Następnym samochodem był Star 20, przekazany nam przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Szamotułach. Star 20 był na wyposażeniu naszej jednostki w latach 1969-1976. Po zezłomowaniu go w 1977 roku otrzymaliśmy samochód pożarniczy Żuk. Po 27-letniej służbie w naszej jednostce w 2004 roku został wycofany ze służby i przekazany przez Urząd Gminy w Kazimierzu do Zakładu Usług Komunalnych. W roku 1998 został nam przekazany przez Urząd Gminy Star 25, który po zakupie nowego samochodu został również wycofany ze służby. Teraz w naszej jednostce dziennie służy nam samochód na podwoziu Star 266 z wyposażeniem, którego nie powstydziłyby się niejedna jednostka Państwowej Straży Pożarnej. Największym jednak kapitałem OSP są jednak obywatele naszej wsi, ofiarni i od lat nieliczący przepracowanych społecznie godzin. To dzięki nim między innymi wybudowano remizę strażacką, którą uroczyście oddano do eksploatacji 15 lipca 1984 roku. Aktualnie OSP w Sokolnikach Małych liczy od 58 członków, którzy nie tylko gaszą pożary, ale też biorą aktywny udział w życiu wsi i gminy. Korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, młodszemu brygadierowi Albertowi Kłaczkiewiczowi oraz funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej za pomoc i wsparcie, jakie udzielają naszej jednostce. Dziękuję za przybycie przedstawicielom władz powiatowych, wiceprezesowi panu Józefowi Kwaśniewiczowi i wiceprezesowi Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Oddziału Powiatowego Rzeczpospolitej Polskiej panu Wojciechowi Dukatowi. Dziękuję również przedstawicielom władz gminnych i powiatowych Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej za wszelką udzieloną pomoc. Funkcjonowanie naszej OSP nie byłoby możliwe bez wsparcia Urzędu Gminy, dlatego składam serdeczne podziękowania nieobecnemu dziś wójtowi panu Wiesławowi Włodarczakowi, przewodniczącemu Rady Gminy panu Grzegorzowi Reinholcowi oraz sekretarzowi gminy panu Karolowi Harfichowi.
Dziękuję za uświetnienie tej uroczystości swoim przybyciem przedstawicieli. Pani skarbnik gminy Małgorzatę Jaworską, skarbnik zarządu oddziału gminnego panią Agnieszkę Dyrańską, sekretarz zarządu oddziału gminnego pana Marka Jakubowskiego, wiceprezesa zarządu oddziału gminnego pana Zenona Pawlaczyka oraz panią dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Ewę Spychałę. Strony księdza kanonika Zdzisława Potrawiaka za odprawienie mszy świętej. W podziękowaniach nie sposób ominąć nieobecnego dzisiaj księdza Krzysztofa Musiała, proboszcza naszej parafii. Dziękuję za przybycie przedstawicielom jednostek OSP naszej gminy. Słowa podziękowania pragnę złożyć Radzie Sołeckiej Sokolniki Małe za serce i pomoc, jakie doświadczyliśmy z ich strony. Na zakończenie dziękuję wam, drodzy druhowie i mieszkańcy naszej wioski, gdyż bez waszego zaangażowania i determinacji niemożliwy byłby rozwój tej jednostki. Nie zapominajmy również o naszych darczyńcach i dobroczyńcach, bo bez ich ofiarności i zaangażowania nasza działalność byłaby uboższa, za co w imieniu nas wszystkich chciałbym podziękować. Dziękuję wam za to. Jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękuję. Korzystając z głosu, chciałbym serdecznie podziękować. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych zwrócił się do firm o dofinansowanie zakupu motopompy M16 na 8 do Hatsu. Nie udało nam się uzbierać kwoty, która pozwoliłaby na zakup tej motopompy, ale będziemy dążyć za wszelką cenę do tego, aby nasze marzenie o nowej motopompie się spełniło. W imieniu wszystkich strażaków z wielką satysfakcją składamy na państwa ręce serdecznie podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe okazane naszej OSP. To właśnie dzięki państwa, ludziom dobrej woli, nasza jednostka będzie mogła zakupić motopompę. Dzięki ludziom o wielkich sercach nasza straż może nieustannie się rozwijać, dostosowywać do wymogów współczesności, a tym samym zapewniać wyposażenie OSP na najwyższym poziomie. Proszę o wystąpienie przedstawicieli firm bądź instytucji. Koagra, Maćkowiak i Wspólnicy, Strauss Cafe Poland, Nadleśnictwo Pniewy, Bioland, Avena, Adpol, Hydromar, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. Proszę o wręczenie medali za zasługi dla pożarnictwa wiceprezesa oddziału powiatowego Związku OSP Rzeczpospolitej Polskiej Wojciecha Dukata. Proszę o wystąpienie druhów. Złoty medal. Druh Janusz Hejwosz, druh Tadeusz Kłos, druh Marek Trochimowicz, druh Stanisław Szukała, druh Mirek Grabowski. Srebrny medal. Proszę o wystąpienie druhów.
Piotr Makiej, Witold Szyduk. Nowy medal. Proszę o wystąpienie druha Adama Klimas, druh Maciej Trochimowicz, druh Marek Bednarz, druh Hubert Starosta. Proszę o wręczenie medali za zasługę dla pożarnictwa. Poproszę przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej, komendanta Alberta Kłaczkiewicza. Wysługę 65 lat, Kosicki Edmund, druh. Zapraszamy. Szanowni druhowie, ja w Straży Pożarnej służę od 1945 roku. Później zostałem powołany do wojska. Braliśmy udział w 1945 roku w pożarze. Gdzie wiem gdzieś. I teraz właśnie, że kiedyś była, teraz macie taką ładną, można powiedzieć, motopompę i samochody. A kiedyś to była, można powiedzieć, ta pompa konna. I później teraz doszliście, tośmy właśnie tą pompą pompowali, nie? I tego, to było z tego, a teraz takie bardzo sprawnie jest, samochody i tak dalej. Jest duża różnica, jak było kiedyś. Dziękuję uprzejmie. Poproszę drucha Beno Szefler. Za 50. Dziękuję. 10 lat druh Antoni Klimas. Wysługa 45 lat. Druh Mieczysław Piotrowski, druh Edward Bober. Thank you.
takie. Wysługę 40 lat, druh Jerzy Bednarz, druh Adam Makiej, druh Zbigniew Romańczuk, druh Stanisław Szukała. Wysługę 35 lat, druh Wojciech Trochimowicz, druh Tadeusz Kłos, druh Andrzej Malinowski. Wysługę 30 lat, druh Marek Człapa, druh Janusz Hejwosz, druh Marek Trochimowicz. Wysługę 25 lat, druh Mirosław Grabowski, druh Sławomir Kaszmarek, druh Piotr Lachowicz, druh Piotr Łopata, druh Andrzej Wieruszewski. Wysługa 20 lat, Witold Witek Szyduk. Wysługę 15 lat, druh Maki i Piotr, druh Adam Klimas, druh Marcin Szukała. Wysługę 10 lat, druh Maciej Trochimowicz, druh Marek Bednarz, druh Adam Michalak, druh Hubert Starosta, druh Agnieszka Makiej, druh Adam Szukała. Druh Barbara Michalak, druh Paulina Kosicka, druh Angelika Koput, druh Anna Trochimowicz, druh Justyna Szefler,
druh Marek Człapa, druh Mateusz Kozłowski, druh Maciej Pesz, druh Dawid Hejwosz, druh Damian Kaczmarek. Nie będzie woda kapać z zdjęcia. Poprosił jeszcze bym przedstawiciela firmy Adpol, pana Jareckiego, o odebranie podziękowań. Z wielką satysfakcją składamy na państwa ręce serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie finansowe okazane naszej OSP. Dzięki ludziom o wielkich sercach nasza straż może nieustannie się rozwijać, dostosowywać do wymogów współczesności, a tym samym zapewniać wyposażenie OSP na najwyższym poziomie. Serdecznie dziękuję Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej, członkowie w Sokolnikach Małych. Teraz prosiłbym, jeśli z gości ktoś by chciał zabrać głos, to zapraszam. Bardzo dziękuję. Czcigodny księże kanoniku, zacni goście, drodzy mieszkańcy, Sokolnik, a przede wszystkim druhny i druhownie, jubilaci dnia dzisiejszego. Bardzo dziękuję w imieniu swoim kolegi przewodniczącego za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jest nam niezmiernie miło w tym uroczystym dniu być z wami. I chociaż starostwo powiatowe, władze powiatu bezpośrednio nadzorują i współpracują z Państwową Strażą Pożarną, to nie jest tajemnicą, że trudno byłoby zabezpieczyć mienie i mieszkańców powiatu bez dobrej współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi. I tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować strażakom Sokolnik Małych. Dziękujemy wam za szczególnie aktywną pracę na co dzień. Wielokrotnie daliście dowód swojego zaangażowania. Dziękujemy również za udział w wielu zawodach sportowo-pożarniczych. Jesteście zawsze w czołówce drużyn w powiecie. Wielokrotnie reprezentowaliście nasz powiat poza jego granicami. Bardzo serdecznie w dniu jubileuszu za to dziękujemy. Chcieliśmy złożyć i podziękowania, i gratulacje, i życzenia w imieniu i zarządu, i Rady Powiatu. Kolega przewodniczący, pozwólcie, przeczyta w tej chwili przygotowany adres. Bardzo proszę. Ochotnicza Straż Pożarna w Sokolnikach Małych. Z okazji jubileuszu 85-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Szamotulskiego składam państwu serdeczne gratulacje. Pragnę również podziękować za lata bezinteresownej służby, za wasz trud i pełną gotowości postawę. Chciałbym wyrazić wdzięczność za współpracę z samorządem powiatowym i zainteresowanie problemami regionu szamotulskiego. Jednocześnie życzę wszelkiej pomyślności w służbie pożarniczej, zdrowia, szczęścia w życiu osobistym. Jestem przekonany, że satysfakcja w
pełnieniu tak ważnej społecznej roli będzie Państwu towarzyszyć w dalszych działaniach. Za efekty Państwa poczynań, a efekty pozostaną w pamięci całego środowiska. Z poważaniem, Paweł Kowzan, starosta Szamotulski. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja również chciałbym się pochylić tutaj nad życzeniami dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sekonikach Małych. Drodzy druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sekonikach Małych, z okazji jubileuszu 85-lecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sekonikach Małych przekazuję Wam, drodzy druhowie, wyrazy najgłębszego uznania i szacunku. Przez te wszystkie lata działalności Waszej jednostki pożarniczej niejednokrotnie dawaliście świadectwo ofiarności, dojrzałości społecznej i pełnej poświęcenia służby na rzecz lokalnej społeczności, a okres ten może być dla innych wzorem godnym do naśladowania. Dziękując za 85 lat pracy kilku pokoleń braci strażackiej, składam Wam i Waszym bliskim serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w dalszej działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej gminy. Z wyrazami szacunku, komendant powiatowy. Druhu prezesie, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sekonikach Małych. W imieniu prezesa zarządu oddziału powiatowego drucha Wodarczaka, całego zarządu, jak i swoim własnym, składam wyrazy głębokiego szacunku i wdzięczności za podtrzymywanie tradycji waszych przodków. Gratuluję 85-lecie waszej działalności, dziękując za wierną służbę na rzecz lokalnej społeczności. Gratuluję Wam tego jubileuszu. Życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Tego, abyście wylewali dużo potu, często zbierali się przy Waszej remizie, a rzadko wyjeżdżali do zdarzeń. A gdy już zachodzi taka potrzeba, żebyście wracali zdrowi i zadowoleni, że mogliście pomóc komuś czy uratować mienie. Za to serdecznie dziękuję. A druh Zenon przekaże adres od zarządu. Druhowie strażacy, pragnę w imieniu leśników skierować do Was intencyjny list od leśników Nadleśnictwa Pniewy. Podziękowania i gratulacje druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę dla dobra ogółu, za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia ojczyźnie. Życzę satysfakcji i działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Szanowni Państwo, drodzy goście, a przede wszystkim Wy, jubilaci, drodzy druhowie. Wiemy, że wójt gminy Wiesław Wodarczak nie mógł dzisiaj uczestniczyć w tych Waszych uroczystościach. Akurat odbywa się sesja w Bystrzycy Kłodzkiej i dzięki temu mam tą przyjemność reprezentować przy takim wsparciu i skarbnika, i pani dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. Myślę, że ze wsparciem świętego Floriana, Waszego patrona, którego statuetkę pragnę przekazać, udźwignę ten ciężar. Życzę Wam, tak jak moi przedmówcy mówili, tylu powrotów, ile wyjazdów do akcji, żebyście wracali usatysfakcjonowani swoim dziełem, swoją misją. Chciałbym też przy tej okazji podkreślić, że jubileusz jest pewnym momentem podsumowań, ale też okazją do złożenia wyrazów szacunku dla założycieli, poprzedników i obecnych działaczy tej jednostki. To dzięki trudowi tych osób udało się
to wszystko osiągnąć, czym wy możecie się w dniu dzisiejszym szczycić i chwalić. Wszystkiego dobrego wam życzę i dalszych dobrych wyników, tak jak na zawodach powiatowych, z czego jesteśmy dumni, i kolejnych pięknych jubileuszy. Wszystkiego najlepszego. A ponieważ taka niespodzianka, wczoraj jeszcze nie miałem tych życzeń w ręku, a w dniu dzisiejszym dotarły do mnie, są to szczególne życzenia wiceprezesa Zarządu Głównego i prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Stefana Mikołajczaka. Pozwólcie, że odczytam. Szanowne druhny i druhowie, przeżywając z wami uroczyste chwile związane z 85. rocznicą powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych, składam w imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku wszystkim strażakom najserdeczniejsze życzenia. Społeczny zapał i zaangażowanie waszych członków pozwoliły zapisać w historii jednostki wiele znaczących wydarzeń, które są powodem dumy i satysfakcji z dobrze pełnionej misji. Dziękuję druhnom i druhom za podejmowany trud i pełnioną służbę. Szczególnie wysoko ceniąc obywatelską postawę i dokonania, życzę wielu dalszych sukcesów i wszelkich pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Ze strażackim pozdrowieniem, Stefan Mikołajczak. Dziękuję serdecznie za zaproszenie na waszą uroczystość. Okazję jubileuszu 85-lecia OSP Sokolniki Małe serdeczne życzenia, dużo szczęścia, radości, uśmiechu, mnóstwo wiary, wytrwałości, siły, samych przyjemnych i spokojnych dni, zdrowia i bez chmur, jak również bez pożarów, ale za to pełnych radości. Życzy Helena Osses, dawny pracownik, który 25 lat miał was pod swoim opieką. Dziękuję. Drodzy mieszkańcy Sokolnik, szanowni goście, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Tak jak pani Barbara Nowicka pisze w swoim przemówieniu, że Sokolniki to jest ojczyzna. Dla mnie też jest to ojczyzna, do której z przyjemnością wracam. I jeszcze raz serdecznie chciałbym podziękować za te wspaniałe zaproszenie. A jeżeli chodzi o Ochotniczą Straż Pożarną w Sokolnikach Małych, to doskonale wiemy, że można zawsze na nich polegać. Jako były dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, kiedy była potrzeba przy odśnieżaniu dróg powiatowych, gminnych, wojewódzkich, zawsze mogłem polegać tutaj na wszystkich obecnych druhach. Straż pożarna to nie tylko gaszenie pożarów i ratowanie życia ludzkiego, ale również tworzenie takiego życia kulturalnego tutaj w tej miejscowości. Organizowanie różnego typu zabaw, Dzień Dziecka dla Młodzieży Ognisk oraz tak wspaniałej uroczystości jak dzisiaj, 85-lecie Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych. Chciałbym przekazać tutaj prezesowi Straży Pożarnej kwiaty i życzyć następnych jubileuszy. Dziękuję uprzejmie. Druhny, druhowie, pozwólcie, że w imieniu zarządu, jak i własnym, podziękuję wam za zaproszenie na ten piękny jubileusz 85-lecia waszej jednostki. Jak również złożę wam życzenia i taką statuetkę na pamiątkę tej uroczystości. Z okazji jubileuszu 85-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolnikach Małych składam gratulacje oraz życzenia dalszego trwania na straży życia i dobytku społeczeństwa Sokolnik Małych. Oby poczucie spokoju, bezpieczeństwa mieszkańców Sokolnik Małych, wyniesione z obecności strażaków gotowych w każdej chwili do walki z ogniem,
było zapłatą za trud, wyrzeczenia i ofiarę własnego czasu włożone w ćwiczenia, dbałość o sprzęt i udział w akcjach. Wszystkim członkom Ochotniczej Straży Pożarnej składam życzenia dobrego zdrowia, satysfakcji, a także pomyślności w życiu rodzinnym, jak i pracy zawodowej. Z wyrazami szacunku prezes OSP. Uczcimy minutą ciszy zmarłego druha naszego Stanisława Kłosa. Dziękuję. Zorganizowane przez Państwową Straż Pożarną Szamotuły. Po pokazach zapraszam wszystkich do świetlicy na poczęstunek. Proszę się nie rozchodzić. Po pokazach wszystkich zapraszam do środka, do świetlicy na poczęstunek. Dziękuję.